W końcu nadszedł ukochany przez nas okres. Okres wakacji. Okres, w którym odpoczywamy oraz relaksujemy się. Zwykle owe wakacje kojarzą się nam z wszelakimi wyjazdami w celu właśnie odpoczęcia sobie. Ale problem jest taki, że czasami kiedy otworzymy nasz ukochany portfel, jedyne co wyleci to ten jeden mol, który nie wiemy jak się tam po prostu znalazł. Ale uświadomi nam, że po prostu nie mamy nic na koncie. I właśnie w takich sytuacjach przychodzą ukochane przez nas gry, w których po prostu możemy się wcielić w dowolną postać, w dowolnym świecie, w dowolnym okresie. I okres, w którym ten materiał wyląduje na YouTubie, nie jest przypadkowy, ponieważ przedstawię wam według mnie po prostu grę, która jest idealnymi wakacjami, przynajmniej moimi. I zrobiła sporą rewolucję w swoim gatunku, gdzie po prostu mogliśmy pojeździć wszelakimi testowymi pojazdami od Taxe i zaszło już za kółkiem w najbardziej ekskluzywnych pojazdach, jakie wyprodukowano, eksplorując nasze ukochane Oahu. Chyba wiecie, o jakiej grze mówię. Test Drive Unlimited. Każdy, który się interesował po prostu grami, musiał co najmniej raz usłyszeć o tym tytule, ponieważ nie tylko zrobił rewolucję w gatunku ścigałek, ale zrobił ogólnie rewolucję w grach. A o czym dokładnie mówię? O otwartym świecie. Ale o tym za chwilę. Jeszcze zanim przejdę do omawiania owej gry, chcę tylko powiedzieć, że nie jest to zwykła edycja gry, ale jest to edycja z modem Platinum, który bardzo rozwija grę oraz poprawia jej grafikę, dodaje muzykę, wiele pojazdów i wiele innych. No, skoro już te zastrzeżenia mam z głowy, przejdźmy do omawiania TDU. Test Drive Unlimited ukazał się w 2006 roku, wyprodukowany przez studio Eden Games, które słynęło z serii V-Rally, lub jak ja to czytałem, V-Rally. I po prostu dostali za zadanie zrobić coś z marką Test Drive, a marka Test Drive no, powstała pod koniec lat 80. i wiele producentów gier próbowało z nią coś zrobić, ale zwykle wynik nie był jakiś powodujący po prostu rewolucję. Gry były po prostu zwykle dobre, a niektóre naprawdę się wyróżniały i są dzisiaj uznawane za kultowe. Przykładowo takim test drive'em jest Eye of the Destruction, o ile mówiłem, czyli test drive skupiający się na demolce, którego będę musiał nadrobić. I wtedy Eden Games postanowiła zrobić coś innego, ponieważ wszystkie test drive'y były po prostu liniowymi ścigałkami. A Eden Games próbował rozwinąć pomysł otwartego świata. Ale w tamtym okresie jeszcze nie, gdzie po prostu sobie pragniemy, no było niezłym szczytem technologii. I to, co osiągnęło Eden Games właśnie produkując Test Drive Unlimited, nawet dzisiaj robi wrażenie. Zrobili aż 1800 km dróg na Oahu. Naprawdę to robi spore wrażenie. Popatrzcie sobie na świat z najnowszej Forza Horizon, a na tym z Test Drive Unlimited 1. Już nie mówiąc o tym, że dwójka jeszcze to pobiła, dodając wyspę Ibiza. Był to po prostu w tamtym okresie największy świat w grach, jaki kiedykolwiek się ukazał. Dopiero w 2009 roku inna ścigałka i dosyć zapomniana, Fuel, pobiła ten poziom. A jak się zestarzał ten świat, no nie najlepiej. Brakuje tutaj wielu detali, po prostu są tekstury i tyle. Nie ma przykładowo trawy, po prostu jest pomalowana tekstura na zielono. Tylko pamiętajcie, że to był 2006 rok, gdzie po prostu technologia nie była tak rozwinięta jak teraz. Ale no sam przyznam, że no nawet dla mnie to nie wygląda najlepiej, a jak mówiłem, grafikę stawiam na ostatni koniec, ale ogólnie cały wygląd gry jak na 2006 jest naprawdę niezły. Jednak dla twórców mimo wszystko ten otwarty świat był ważniejszy, bo lore TDU dosłownie wygląda tak, że wybieramy sobie jedną z podanych postaci na lotnisku, nie wiadomo gdzie nawet, po prostu ją wybieramy, a nasz szczęśliwiec wsiada do samolotu na Oahu
po drodze mając sen o tym, co będzie tam wyprawiał. Potem, gdy już dotrzymy do Oahu, po prostu wypożyczamy wóz, jedziemy do agencji nieruchomości, kupujemy nasz pierwszy dom i tutaj się zaczyna nasza zabawa. I co, jakieś postacie, jakieś, nie wiem, zagadki, jakieś plot twist? Nie, po prostu wyścigi. Tyle. Ta gra bardziej mi wciągnęła niż, nie wiem, Need for Speed Most Wanted 2012 czy Forza Horizon 4. Po prostu dała nam wyścigi, co po prostu mówi wiele o rozgrywce samej gry. Gra bawi nas po prostu wspomnianym otwartym światem, samochodami, wyścigami i tyle. Nic więcej. I naprawdę się cieszę, że twórcy nie wymyślali tej fabuły, bo zepsułaby grę. Niestety popełnili ten błąd w drugiej odsłonie, ale o tym może kiedy idzie. Ale tutaj według mnie wykazali się rewelacyjnie, biorąc otwarty świat na pierwsze miejsca, fabułę mając gdzieś. A tak naprawdę naszą marchewką na kiju jest, przynajmniej było to w moim przypadku, kupowanie kolejnych wozów. Bo zaczynamy od słabych wozów, które ledwo się rozpędzają, aż do prawdziwych potworów, które umieją jechać według moda Platinum ponad 500 na godzinę. A co do samochodów, normalnie w grze LV mamy około 120 modeli, aczkolwiek warto zaznaczyć, że to pojazdy, nie samochody, bo jeszcze mamy do tego motocykle, o czym zaraz wspomnę. Natomiast mod Platinum rozszerza tą liczbę aż ponad 5-krotnie. Dostajemy aż 600 albo nawet 700 pojazdów do wyboru. I tu różnych epok, to nie są tylko nowoczesne potwory, ale też wiele starszych pojazdów. Natomiast model jazdy, który zastosowano w owej grze, po prostu jest czymś a la Simcade, aczkolwiek bardziej nastawiony na arcade. W sensie pojazdy dalej umieją łatwo wpadać w zakręty, ale no, przy 300 km na godzinę nie zrobi z driftu. Raczej skończy się na najbliższym drzewie. A już jak do tego dojdzie, to nie ma tu modelu zniszczeń, ale no, jest to zrozumiałe, bo licencje, a nawet jeśli to jakoś nie przeszkadza mi to i mnie bardziej cieszy. A co do pokonywania kolejnych dróg, no, jak mamy taki wielki świat, to jak tu działa przejeżdżanie kolejnych kilometrów? Po prostu, jeśli przejedziemy przykładowo daną autostradę, to możemy się teleportować. Tak, każdą odkrytą drogę możemy się teleportować i nie musimy za nic płacić, po prostu się teleportujemy. Nie mówię, ta mechanika przykładowo z Forza Horizon 4, która ją rozwinęła, która wygląda tak, że musimy znajdować specjalne tabliczki z szybką podróżą, jest również świetna. To uważam, że TDU zrobiło to jeszcze lepiej, bo po prostu za odkrycie drogi dostajemy nagrodę, którą jest teleport. Oprócz tego, jeśli odkryjemy daną drogę, to możemy znaleźć nowe eventy, które będziemy robić. I tyle. A co do owych eventów, to jak powiedziałem na początku, mamy wyścigi, mamy próby czasowe, eliminacje na krążeniach, które nie są tutaj zaskakująco nudne. No i to są główne misje, ale mamy też misje poboczne, za których zrobienie dostajemy wszelakie nagrody w pojazdach. Przykładowo będziemy dostarczać kobiety z zakupów do wyznaczonych przez nich miejsc. Mamy też wersję z facetami, którzy wrócą się po drogach i proszą o podwózkę. Ale mamy również dwa inne rodzaje eventów. Pierwszym jest dostarczanie podejrzanych paczek, gdzie osoba dająca nową paczkę radzi, żebyśmy unikali glin. Natomiast drugi jest moją chyba ulubioną konkurencją z całej gry. Po prostu dostajemy specjalny wóz i musimy go dostarczyć. Nie za czas. Po prostu zwykle mamy 90 tysięcy na koncie i im bardziej będziemy po prostu rozwalać ten wóz, tym mniej otrzymamy. A jeśli utrzymamy te 90 tysięcy na koncie, dostajemy jeszcze bonus w postaci 50 tysięcy. Tak prosta konkurencja, a naprawdę sprawia wielką frajdę, bo nie dość, że otrzymujemy za to hajs, też możemy pojeździć świetnymi pojazdami i potem opierać się na nich przy zakupach. A właśnie, kupowanie pojazdów w tej grze również zostało rozwinięte i jest naprawdę świetne. Bo nie ma to tak, że po prostu klikamy przycisk kupuj i tyle. No dobra, może w przypadku klasycznych wozów, ale to ma sens. Ale przykładowo, jeśli kupujemy samochód z salonu, to możemy zmienić nim felgi oraz kolorystykę. A jeśli chcemy jeszcze więcej, możemy podjechać do najbliższego salonu tuningowego, który wspiera daną markę i przerobić ten wóz na to, co nam zaproponują.
a twórcy Platinum Moda przygotowali nam wiele specjalnych edycji owych wozów, nawet takich, które wiele osób mogą zaskoczyć. Jeśli dany event po prostu mówi, że mamy wziąć przykładowo dany określony pojazd, a ten pojazd akurat się nam przykładowo nie podoba, to jeszcze mamy wspomniane wcześniej wypożyczalnie, w których wypożyczymy możliwe dany wóz, który akurat potrzebujemy do owych zawodów. A oprócz tego dostajemy, no przynajmniej w Platinum, 4 radiostacje. Jedna z rockową muzyką, druga z elektroniczną, trzecia z popową, czwarta głównie z rapową. I kawałki, które oficjalnie ma gra, są naprawdę niezłe. Są to głównie indie zespoły, ale miło mi się ich słuchało. I oczywiście Platinum dodaje również parę kawałków. No i twórcy owego moda mnie zaskoczyli, ponieważ dużo tutaj się znajduje kawałków wziętych z innych gier. Bo przykładowo TDU1 zbija sobie piątkę z Dirtem 2, z Need for Speedem Hot Pursuit 2, z Most Wanted 2.12, z Pro Streetem, czy nawet z Test Drive Unlimited 2. Ale nie brakuje także kawałków wziętych bezpośrednio z najpopularniejszych filmów, bo przykładowo możemy znaleźć kawałek z Scarface'a, czy przykładowo poczuć się jak bohater filmu Drive. A nawet jeśli jazda pojazdami się nam znudzi, to twórcy zaoferowali nam jeszcze jeden środek transportu, którymi są motocykle. Owe jednoślady możemy odblokować dopiero jeśli odnajdziemy wszystkie salony samochodowe i wtedy możemy je kupić i wstąpić do określonych zawodów, które owe motocykle wspierają. Jednak im więcej pojazdów będziemy kupować, tym mniej miejsca na niej będziemy mieć i dlatego będziemy musieli kupować różne mieszkania, domy czy luksusowe wille, żeby otrzymać garaż dla naszych ukochanych pojazdów. Oczywiście gra nie zabrania sprzedawania nam owych, żeby po prostu zrobić miejsce w garażu. A czy te idealne wakacje mają jakieś wady? Jeśli tak pomyślałeś, to niestety tak, aczkolwiek są to bardziej wady natury technicznej, bo przechodzenie owej całej gry jeszcze mi się nie znudziło i tak jeszcze jej nie ukończyłem, jeszcze troszeczkę mi zostało, ale raczej do publikacji tego filmu przejdę tą grę i postaram się na 100%. Ale co do wad, są to bardziej wady natury technicznej, takie jak przykładowo to, że sami jak gdzieś jedziemy, to mapa nie nadąża z renderingiem i po prostu dostajemy chwilowego laga, a najgorsze jest to w właśnie misjach, w których dostarczamy drogie wozy, bo wtedy łatwo wypaść z trasy. Lub taki błąd, że jeśli mamy powyżej 90 FPS-ów, to trafiki po prostu szaleją, umiemy się zdecydować ze sobą na skrzyżowaniu, nagle hamować lub nie zdecydować się, na który pas zjechać. Także nie brakuje błędów graficznych, że przykładowo takim błędem było migające morze, czy niedoładowujące się momentami tekstury. No i tak wygląda broszura wspomnianych wcześniej przeze mnie wakacji. Jeśli Państwo jest zainteresowane wypoczynkiem na tej pięknej wyspie, to zapraszam do linku w opisie, w którym znajdziecie linka do Test Drive Unlimited po polsku i to z dubbingiem, no, który jest średni, oraz linka do modyfikacji Platinum i naprawdę polecam Wam ją zagrać, bo mega ulepsza tą grę. Bawiłem się, nie wiem, 3 razy lepiej z tą modyfikacją. I nie powinniście mieć problemu z instalacją, aczkolwiek ja miałem jednego buga, ale jeśli już będziecie mieć jakiś problem, to śmiało piszcie w komentarzach, a ja postaram się Wam pomóc. A teraz wybaczcie, wsiadam do mojego Salona 7 Turbo, by podkrywać się resztę eventów na Oahu. Aloha! You're still the same. There's something inside you. It's hard to explain.